Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez dziewiątą lekcję. Jak w Babu początkujący może zrobić aplikację? Ostatnio dodawaliśmy notatki, później wyświetlaliśmy je, a następnie udało nam się kliknąć jakąś notatkę i wejść w opcję edycji takiej notatki, ale niestety nie zapisaliśmy tego do bazy danych, więc dzisiaj właśnie to zrobimy. Jak tutaj klikniemy sobie w notatkę i zaczniemy tutaj coś edytować i klikniemy przycisk Update, sobie to zapiszemy do bazy danych. Jak to zrobić? Jeszcze prościej niż wcześniej, czyli przechodzimy do naszego designa. Pamiętajmy, że umieszczamy przycisk w grupie, która patrzy na tą notatkę. Ona zawiera naszą notatkę konkretną. Później tu mamy element multiline input, który patrzy na rodzica swojego, czyli parents group, na tą grupę, w której on jest osadzony i stąd bierze sobie notatkę i jej zawartość. I tak samo ten przycisk jest osadzony w tej dokładnie grupie, która ma tą właśnie notatkę. Więc jakby ten update można byłoby też w ten przycisk wrzucić sobie parents group, na przykład nie wiem, unique ID. I by nam się tutaj w tym przycisku wyświetlało, na którą notatkę dokładnie patrzy ten przycisk. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć o tym, że on właśnie ma związek z tą grupą, na którą patrzę, w której on jest. Więc jak już wiemy, że ten przycisk jest podpięty do tej konkretnej notatki, to zrozumiemy bardzo łatwo, jak zedytować taką rzecz. Klikamy sobie Start Edit Workflow i tutaj wybieramy sobie Data Things, Make Changes to Things i wiemy na jakiej rzeczy? Na rodziców, po prostu na Parents Group Node, bo wiemy, że ten przycisk tam właśnie jest osadzony w tej grupie. I co zmienimy? Zmieniamy sobie zawartość naszej notatki i nową wartością będzie multiline input selected node value. Jak coś takiego zrobimy, to powiadamy i my jeszcze użytkownika, że wszystko się udało, więc wyświetlimy sobie tutaj jakiś przesympatyczny alercik. Jest tutaj po lewej stronie alert. Dajmy mu jakąś informację, na przykład node updated. OK. Więc mamy coś takiego, dorzućmy jeszcze wyświetlenie tego alertu do naszego flow, czyli zróbmy show, message i an alert. I tutaj mamy jeden element, który możemy tylko wybrać, bo mamy na stronie na razie tylko jeden alert, więc wybieramy go, ustawiamy sobie tutaj co chcemy, jak długo chcemy, żeby był na naszej stronie, możemy zmienić treść tego alertu, ale nie musimy, bo wybraliśmy już na początku bardzo fajną treść. Więc robimy preview naszej aplikacji i testujemy, czy udało nam się wszystko zrobić dobrze. Więc bierzemy notatkę 12, jest tutaj, zmieniamy ją na jakąś inną, robimy update. Zobaczcie, mamy informację, alert się pojawi na chwilę tutaj, że udało się zupdate'ować. Jeszcze raz mogę kliknąć, jeszcze raz się pojawił ten alert i od razu notatka się jest inna. Zobaczcie, jest inna treść. Wracam do notatki drugiej, jeszcze raz notatka 12. Mam tutaj jakieś te śmieci, które przed chwilą dopisałem, więc znowu je usuwam. Tutaj cały czas one się wyświetlają. Klikam Update i od razu pojawia się alert, a tu od razu znikają nasze śmieci. Więc udało nam się bardzo łatwo zupdate'ować naszą notatkę. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!